Wiele osób boryka się z różnymi dolegliwościami od strony układu oddechowego. Bardzo często osoby po jakiejś chorobie wirusowej, nawet jak była ona bardzo dawno, nadal nie mogą dojść do siebie. Czują, że coś jednak z tymi oskrzelami, z płucami nadal jest nie tak. Tak jakby brakowało tchu, zalega flegma. Często nawracają różnego rodzaju infekcje. Ogólnie człowiek jest bardzo osłabiony. Dlatego Dzisiaj sięgniemy po wspaniałą roślinę leczniczą. Opowiem Wam, w jaki sposób można ją zastosować, przedstawię kilka bardzo skutecznych sposobów. Łacińska nazwa tej rośliny pulmonaria. Pulmo oznacza płuca. Po polsku nazywa się ona płucnik lekarski, albo wiele osób też ją zna pod nazwą miodunka plamista. Ja bardzo się cieszę, że oglądacie Państwo moje filmy i doceniacie to, o czym opowiadam, i dlatego szczególnie chcę podziękować tym właśnie osobom, które wspierają mnie finansowo. To naprawdę bardzo mi pomaga. Dla tych osób, które chcą dołączyć do grona wspierających widzów, przypominam, że taki guzik na wspieranie jest pod wideo. Od razu. Możecie go z łatwością zauważyć. I jeszcze zapraszam Was do subskrypcji kanału, polubienia filmiku i oczywiście do komentowania. Natomiast jeżeli chodzi o miodunkę, to jest wspaniała roślina, która kwitnie na różowo lub fioletowo. Te kwiaty rzeczywiście zmieniają kolor różowy, fioletowy, niebieski i w zależności od tego, jak dojrzewają, zmienia się też w nich pH. I ze względu na to pH samej rośliny, samego kwiata, no to też zmienia się jego zabarwienie ogólnie warto wiedzieć, że to jest roślina jadalna, bo listki takie młode i kwiaty można dodawać do surówki. Jest to jedna z pierwszych roślin, która kwitnie na wiosnę. i Jest to roślina miododajna, także to jest taka pierwsza możliwość dla pszczół zbierania nektaru. A kwiatuszki, jeżeli spróbujecie, są słodkie i bardzo smaczne. Ogólnie. Miodunka rośnie w wielu ogrodach i mając ją ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, jaki skarb mają w ogrodzie. A skarb dlatego, że zawiera ogromną ilość składników odżywczych. Zobaczcie tu całą listę. Między innymi zawiera łatwo przyswajalną krzemionkę. Wiadomo, krzemionka to są zdrowe włosy, skóra i paznokcie. O tym wiedzą wszyscy. Natomiast pamiętajmy, że krzemionka jest potrzebna ogólnie dla wielu funkcji. Na przykład dlatego, żeby były elastyczne nasze naczynia krwionośne. Także można powiedzieć, że działa i antymiażdżycowo, i przeciw-cukrzycowo, i nawet przeciwnowotworowo. I też pamiętajmy, że krzem bierze udział w procesach detoksykacji, a miodunka dodatkowo jeszcze ma takie efekty lekko-moczopędne. Moczopędny efekt plus krzemionka, no to jest wspaniałe wsparcie dla naszych narządów detoksykujących. I jeżeli chodzi o wpływ tej rośliny leczniczej na układ oddechowy, to działa zarówno na stany ostre. Kiedy jesteśmy przeziębieni, mamy ostry kaszol, katar, tak samo działa też na stany przewlekłe. Czy to astma oskrzelowa, czy jakieś przewlekłe stany zapalne oskrzeli? Nawet przy takich problemach jak gruźlica była wskazana jeszcze w danych czasach. I z jednej strony pomaga wykrztusić tą flegmę, która zalega, ale z drugiej strony też zmniejsza jej nadprodukcję. Też zapobiega pęknięciu drobnych naczyń kwionośnych, szczególnie jeżeli ktoś ma właśnie tak poważne dolegliwości, jakieś ropnie, ostre stany zapalne, gruźlice, kiedy te naczynia kwionośne są uszkodzone i pękają. Też słynie miodunka z tego, że potrafi wygoić wszystkie tkanki i szluzówki, i tkanki na skórze i dlatego na przykład, jeżeli jest kaszel taki podrażniający, bardzo łagodzi nam te wszystkie zmiany, które są w krtani, w oskrzelach, jeżeli się pojawiają. Też można ją stosować do płukania jamy ustnej lub do zakrapiania lub przemywania nosa. Jak wiele osób też stosuje miodunkę na skórę. Czy to jakieś niegojące się wrzody, czy to na przykład tonik. Bardzo często robią kobiety, jeżeli są wypryski na twarzy, dla młodzieży na trądzik jest wspaniała i do przemywania jako tonik i można też robić okłady z takiego naparu z miodunki. Miodunka bardzo lubi towarzystwo innych ziół i z ziołami innymi działa w synergii, wzmacnia ich działania. Na przykład można ją łączyć z prawoślazem lub z malwą, można z podbiałym będzie bardzo dobrze działała, z fiołkiem trójbarnym. O fiołku trójbarnym, który też u wielu osób rośnie w ogródkach. Mówiłam, nagrałam cały filmik. Zobaczcie, jaka to jest też niesamowita roślina lecznicza. I z jednej strony z samej miodunki można zrobić. Wywary i napary. Ale ja Wam chcę właśnie dzisiaj przedstawić kilka takich mieszanek. Jak to połączyć i jak to stosować, żeby efekt był jak najlepszy i żeby zregenerować płuca. Niestety ten okres teraz, kiedy no robi się już chłodniej, dzieci już poszły do szkoły, no to zawsze mamy ten większy kontakt z wirusami, a organizm jest trochę bardziej osłabiony. I dlatego warto zadbać o swoje płuca, o swoje oskrzela. Niezależnie od tego, czy już coś się zaczyna dziać, to wtedy możemy zastosować jako efekt terapeutyczny, lub chcemy po prostu zadbać, profilaktycznie stosując. I teraz tak, jeżeli my chcemy stosować na przykład miodunkę. Jako wspomagania detoksykacji organizmu, to najlepiej to robić na wiosnę, bo wtedy najlepiej się sprawdza macerat z świeżej rośliny, ze świeżych listków i można też użyć kwiaty. Do maceratu będzie nam potrzebne pół szklanki świeżego, rozdrobnionego ziela, dwie szklanki przygotowanej wody i odstawić na 5-6 godzin do przemacerowania, a następnie przecedzić. Taki macerat na detoksykację stosuje się 200 ml w ciągu dnia po prostu po pięć małymi porcjami. My przygotujemy dwie szklanki, dlatego druga może spokojnie stać w lodówce. Można dwa nawet do trzech dni macerat przechować. Drugim naszym przypisem na dzisiaj będzie miodunka w połączeniu z innymi ziołami, którą stosujemy na stany ostre. Czy to będzie infekcja wirusowa, bakteryjna czy po prostu zwykłe przeziębienie, na przykład z wychłodzenia organizmu. Bierzemy jedną łyżkę liści miodunki, jedną łyżeczkę kwiatów lipy, jedną łyżeczkę owoców dzikiej róży i 250 ml wrzącej wody. Zaparzamy jak zwykły napar przez 15 do 20 minut pod przykryciem i pijemy po szklance dwa razy dziennie. Jak przestygnie trochę nasz roztwór, to można do takiego naparu dodać jeszcze łyżeczkę miodu. Zawsze w starych przypisach na ostre stany zapalne był polecany na przykład miód greczany przy stanach zapalnych przewlekłych, przy osłabieniu oskrzeli, przy astmie oskrzelowej, to my potrzebujemy zrobić całą kurację, a nie po prostu doraźnie stosować. I wtedy gromadzimy odpowiednią ilość ziół i regularnie kuracją stosujemy. Można stosować nawet do 21 dni, później robimy przerwę i można znowu powtórzyć. I będą nam potrzebne ziele miodunki skrzypu polnego, rdestu ptasiego, podbiału, liście pokrzywy po 30 g oraz korzeń mniszka 15 g. Wszystkie zioła mieszamy, bierzemy dwie łyżki mieszanki, zalewamy dwoma szklankami letniej wody, zagotowujemy i gotujemy na małym ogniu przez 10 minut. Następnie odstawiamy i jeszcze 30 minut trzymamy pod przykryciem. Później przecedzamy i ten nasz gotowy wywar wlewamy do termosu, bo powinniśmy spożywać go ciepłym. Trzeba będzie te dwie szklanki naszego wywaru wypić w ciągu dnia mniejszymi porcjami, mniej więcej po 100 ml 4 razy dziennie. I zobaczcie, fajna roślina, łatwo dostępna, można posadzić w ogrodzie i można z niej korzystać. Napiszcie mi, bardzo proszę, czy znaliście tą roślinę i czy już stosowaliście? I co ciekawego dla siebie dzisiaj dowiedzieliście się? A jeżeli. Potrzebujecie więcej różnych przypisów na wzmocnienie układu oddechowego, na wykrztuszanie, jeżeli komuś zalega flegma, to sięgnijcie po kolejne nagrania na moim kanale. Wszystkie linki zamieszczę jak zwykle w opisie pod wideo. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę, życzę dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.